bardzo wyraźne branie było, a to tylko dlatego, że mam krótki przypon, 15 cm, dobry przypon jest, zostały, tylko tym razem miałem założone dwie kukurydze. No, tu jest przyponik, może około 200 cm, około tego, tak? Jeden styl, który się opiera o dno. Reszta troszeczkę dalej, 3 style wyżej i wszystko. Bardzo szybko po prostu spławik reaguje, nie? Że spławiki są bardzo czułe, moje akurat, bo ja sam robię. Wszystko pokazują. Pokazują, mimo że niby są grube, to pokazują fajne branie. Bardzo mocno zestawione, masz branie. Piękne, proszę, drugi, jest drugi laszcz. Dargamy. Nie zdążyłem złapać do kadru tego brania, tylko spojrzałem się na wodę Marka, to odruch, że się patrzy na drugi spławik, to nie jest mały chyba. Fajnie bije, widać po szczytówce. Mały średniak. Trochę cieplej nam się zrobiło, fajnie, dzięki temu. Fajnie. Dwa brania po kolei. I to jest właśnie ta wiosna, o której zawsze mówię, że po leszczyku czy przed leszczykiem takim 20-30 deko do pół kilo może wziąć taki 3 kilo ponad. One chodzą razem teraz, wszystkie żerują. Taka jest po prostu ich natura. Proszę, przed chwilą wyjęliśmy takiego ze 3 chyba więcej jak 3 kilo, dobre. Spokojnie. No jak nie 4, a od razu drugie branie leszczyk, które pół kilo. No i zobaczymy. Jest fajnie, pogoda się robi coraz przyjemniejsza. Też gargamel, ale... Marek na kukurydzę teraz znowu zaciął. Dwie kukurydze. Kukurydzę mamy od 3 dni zamoczoną w smrodku. W takim gęstym smrodku robię trochę inny teraz smrodek, który się sprawdził na większe ryby. Ale to nie jest zasadą, że tylko duże będą brały. A szczególnie teraz wiosną, kiedy ryb jest bardzo dużo w takich miejscach. Ale sprawdza się. Nie wiem. Tam jest kukurydza, ale zresztą to tak nie widać. Kukurydzę mamy w woreczku sobie tam. Ona już jest. Widzisz ją? No. No, towarzystwo też mamy perkozów, które mają gody, akurat hałasują tu nam dookoła. Ale to też tak ma być. Marek mówi, że jest troszeczkę większy. Troszeczkę większy. To znaczy o tych moich poprzednich, nie? No tak, tak, rozumiem cię doskonale. No, ja się nie równam do twojego. Dobrze, bez przesady. Marek założył czerwonego, a ja mam kukurydzę i teraz mamy porównanie. Dołem idzie skubany. No to będzie ładny wtedy. Nie, nie. No taki kasz, taki mały, taki silny, nie? Taki opór postawił. Myślałem, że powiesz, ale ładny. Każda ryba jest ładna. Ładne. Ryby nie są ładne. Ładne to są kobiety, ryby są śliczne. Ładne to są umalowane kobiety. O, dokładnie. Ktoś mi to mówi. No moja wina, że Pan Bóg poskąpił urody kobiecie. My się nie musimy malować. Jesteśmy piękni. No, myślę, że zwychaczony. Bogaci też jesteśmy w uczucie. Nie straszyć, nie położyć, nie oddychać. Super. Jest super. Dziś jest trochę więcej wędkarzy. Na nakładce też coś siedzi. Tylko jak w razie powiem, że masz branie, nie rzucaj kamery. No tutaj już się nie zatrzyma na lodzie.
Tutaj ktoś jest też na kładce chyba. Jest niedziela, pogoda ładna, trochę zimno, ale jest fajnie. No, Marek coś tutaj przyhaczył ładniejszego chyba. Żeśmy się trochę poplątali. Mamy jedną rybę na dwa spowie... Nie, puściło już fajnie. O, to dobrze. Leś wszedł, mówił zestaw. Ja go tu... nie widziałem. Sławik ładnie tańczy, Sławik Bodzia tak zwany. Tak. Zobacz, jaki ładny. Piękna ryba. Tym razem na czerwonego. Baleczne. Dwa białe i na czerwonego. Piękny kolorek, ciemny. Złoty. Leszcze z dwumetrowego gruntu. Mocny jest. Mocny. Pięknie. Chodź. Chodź do tatusia. Chodź do tatusia. Jest. Marek uśmiechnięty. Uważa, żeby nie pukać. Nie widzimy go. O, jest. Jest zadowolony. No, zabieg wyhaczania. Oj, dzisiaj będą znowu fotki. Nie widzę. O, trochę świetnie. Pięknie. Pokaż się trochę wyżej do słońca. O, żeby mi nie wypadł. Dobra. Ruszę, to będzie strzał. No właśnie. Wynieś trochę siatkę. Możesz? Nie bardzo. Ja wszystko mogę, tylko nie zawsze chcę. A teraz bym chciał, a nie mogę. Przepraszam, tu dzisiaj wszystko hałasuje. Nie wiem. Wzięliśmy siatkę nie tą. Za dużo, no a siatka jest nie ta. Bez sztycy. Ale hałasujemy i ryby są. No. Dobrze są zanęcone, no to i są. To fakt. Byłem przy nęceniu, wiem coś o tym. Super. No jest tylko. Ładny. Myślałem, że większy z początku. Fajnie tak trzyma na płytkiej wodzie, nie? Tak.